Zaraz dowiemy się, któż to będzie. Numer 104, Michał Derdowski! Kochani, Michał Derdowski, zgodnie z przewidywaniami, ten lider, który prowadzi już po drugim kilometrze na plaży Delfin, znalazł się również na zwycięskiej pozycji, jako pierwszy przekroczył linię mety. Mety, któż to będzie na pozycji numer 3, numer 3, biegają na linię mety. Za chwilę będziemy oczekiwać tutaj 372, za chwilę będziemy oczekiwać na pierwszą panią, czy będzie to Arleta Meloch, czy Ewelina Paprocka, która prowadziła na tylko tutaj lokalnie, ale wszędzie. Kolejni zawodnicy na linii mety, zaraz zobaczymy numer 170. Numer 171, kochani, Mateusz Guzman z Grudziądza, tak kochani, Mateusz Guzman z Grudziądza. Kolejni zawodnicy na linii mety i czyżbyśmy mieli pierwszą panią, nie widzę w tej chwili tutaj numeru startowego. Ewelina Paprocka zgodnie z przewidywaniami pokonała naszą wicemistrzynię olimpijską z Paraigrzysk z Londynu na 1500 Arletę Meloch. Gdzie jest Arleta Grudziądzianka? Pewnie gdzieś tam na pozycji numer drugiej, pewnie już niedługo ukaże się tam w bramie na tej ostatniej ciężkiej finiszowej prostej. A zwycięzczynią, jeszcze raz przypominam, w klasyfikacji generalnej kobiet została Ewelina Paprocka. I wśród panów Michał zdecydowali się na ten trud, na obiegnięcie tego fantastycznego multimedalistka mistrzostw Polski w maratonie już na pozycji. Kochani, wielkie brawa Arleta Meloch! Na pozycji numer 2, wicemistrzyni olimpijska z para Igrzysk Olimpijskich w Londynie na 1500 metrów. Multimedalistka Miśny Paprocki. A teraz, moi drodzy, coraz większe grupy będą biegać, bo to na ten, że coraz gęściej ten biegaczy tutaj podąża właśnie ku linii mety. Mamy już tą czołówkę, ale jakaż zacięta walka, to są pozycje mniej więcej około 30-40. Tu cały czas trwa walka o jak najlepsze rezultaty i mamy numer 484. Zgodnie z przewidywaniami na tej pozycji przybiegła Marzena. Pierwsze trójki zarówno w klasyfikacji mężczyzn, jak i w klasyfikacji kobiet. Wśród panów przypomnę, Michał Derdowski, przed Danielem Górskim, Łukasz Leszczyński. Wśród pań najszybszą okazała się Ewelina Paprocka przed Arletą Meloch i Marzeną Raniszewską. Kochani, to jest absolutna, ścisła czołówka naszych polskich biegów długich zawodniczki, które osiągają fantastyczne rezultaty na terenie całego kraju, jak również... Mamy kolejną panią, kochani, wielkie brawa! Kolejna pani na mecie, jest to Barbara Bączek-Motała z Rumki! Wielkie brawo, widzę, reprezentuje tutaj Paweł Kraków! Kochani, kolejna pani na mecie, numer... To kolejna pani właśnie, ta, która wspominałem, numer 4, Barbara Bączek-Motała z Rumi, reprezentująca jednak barwy WKS-u Paweł Kraków. Dawid Tekliński z Akademii Biegania Grudziądz jest już na mecie, który odpowiedzialny był za trasę dzisiejszego biegu, niezwykle atrakcyjną, niezwykle wymagającą, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, o przede wszystkim nawierzchnię skomplikowaną, bardzo zróżnicowaną, bo mieliśmy przecież piasek na plaży, mieliśmy tu drogi szutrowe, mieliśmy tu leśne dupty. Kochani, kolejny zawodnik, 700 ruszyło na linię na trasę naszego biegu. Jeszcze około okazji pań, jak i panów, akurat podium i nasze premie lotne zlokalizowane na drugim i na 6 kilometrze pokryły się z tą klasyfikacją ostateczną, więc pierwsza trójka z linii mety to również ci klasyfikowani najwyżej na premiach lotnych, przypominam, na plaży Delfin Rozdzikiej. Kochani, Marcin Zygmunt w pałerce w czarnym stroju. Marcin Zygmunt, numer 675. Córeczką Tosią otrzymuje tutaj takie informacje. Także kolejni zawodnicy zbliżają ku linii mety. Wyczerpująca ta ostatnia prosta finiszowa, moi drodzy, ten 100 metrów po piasku, to niezwykle naprawdę skomplikowana sprawa. Przypominają mi się od razu Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych w Międzyzdrojach w 98 roku. Zapewne Jarek Czubaszek, biorący udział tutaj w organizacji dzisiejszego biegu, tą trasę pamięta. Niezwykle ciężka trasa przełajowa, kochani, po plaży.
Przypominam, Jarek Czubaszek, dwukrotny siedmiu zawodnik mistrzostw Polski seniorów na zasadzie wszystkiego co przeszkodami. I kolejna pani na... Mirela Jaskulska, kochani. Brawo. Pani Daria Mitręga z numerem 381. Daria Mitręga to cały czas minęło pół godziny i pół minuty od sygnału startego, od sygnału pistoletu startowego i kolejni zawodnicy zmierzają na linii mety. To jest cały czas, można powiedzieć, szeroka czołówka naszego biegu. To jest zapewne pierwsze 150 osób, także jeszcze około 550 jest na naszej fantastycznej trasie. Rafał Sprzężny na linii mety, kochani! Wielkie brawa, Rafał Sprzężny już jest z nami. Przypominam, reprezentuje Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, czyli jednego z naszych trzech organizatorów dzisiejszej fantastycznej imprezy. Kolejni dwaj, kolejna dwójka organizatorów to klub sportowy Olimpia Grudziądz i Akademia Biegania Grudziądz. Rafał Szczutkowski właśnie minął linię mety z Akademii Biegania Grudziądz. Ach, ta Akademia Biegania Grudziądz, jak ona nam się rozrosła, jak ta grupa jest już liczna. To już jest ciężko, musiałbym poznać Andrzeja Dolewskiego, żeby mi powiedział, ilu tam jest członków, ale jest to grupa niezwykle liczna. Rozbiegał nam się ten Grudziądz fantastycznie dzięki właśnie Akademii Biegania Grudziądz. Kolejni zawodnicy na mecie. Tu jaki fantastyczny strój, jakie przyozdobienie skóry, kochani. Kolorowe grono biegaczy. A tu widzę jakaś grupa niebieska. Pewnie reprezentują jakieś określone barwy. Finisz do samej linii mety, do tych mak firmy pomiarowej Good Time. Miejmy nadzieję, że wszyscy są sklasyfikowani, że nikt nie zapomniał chipa, że każdy obliczy się na tej ostatecznym komunikacie, który będzie figurował na stronie firmy pomiarowej Good Time. I kolejni zawodnicy, kolejna Rafał, pani na mecie. Brawo. Jak zawiesza się? Pani, kolejna pani na mecie, pani Ania Pawlik, również z Akademii Biegania Grudziądz. Także Akademia Biegania Grudziądz ma chyba dzisiaj absolutny monopol tutaj na te miejsca czołowe, bo przypominam, to jest cały czas, jeszcze szeroka czołówka, to jest cały czas pierwsze 200 osób, a jeszcze około 500 osób jest na naszej trasie. Na naszej 7-kilometrowej trasie biegu trzech plaż, kochani. Mieliśmy małą niespodziankę, liczyliśmy na Arletę Melo, naszą wicemistrzynię olimpijską. Jednak sport jest zdecydowanie dziedziną nieprzewidywalną. Lepsza okazała się dzisiaj Ewelina Paprocka. A przypomnę, wśród pań zwyciężył Michał Zerdowski z wynikiem poniżej 23 minut. Także to tempo tutaj było znaczne. Zawodnicy się nie oszczędzali. Jak widać, rywalizacja stała na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I już na premiach lotnych nastąpiło rozstrzygnięcie, kochani, to jest dość niesamowite, co świadczy o tym, że właśnie od samego początku zawodnicy forsowali to tempo bardzo mocne i pracowali tutaj na bardzo mocny wynik. Kochani, dystans 7 km, dystans nieco nietypowy, coś pomiędzy piątką a dychą. Niektórzy odmiarnie powiedzieć, nie leży dystans 5 km, nie leży dystans 10 km, poszukają czegoś po środku i właśnie nasz dzisiejszy bieg trzech plaż taką możliwość daje sprawdzenia się na troszkę nietypowym dystansie 7 km. Agnieszka Szczutkowska właśnie minęła linię mety. Agnieszka Szczutkowska to jest cały czas, kochani, czołówka kobiet. To jest cały czas czołówka kobiet. Przypominam, Ewelina Paprocka została zwycięzczynią tej klasyfikacji generalnej. Piotrek Wiśniewski mija linię mety. Piotrek Wiśniewski reprezentujący Akademię Biegania. Widzę tu, kochani, zawodnicy w koszulkach fantastycznego biegu śladami
Jolka Malinowskiego, naszego półmaratonu rozgrywanego w długi weekend majowy. Także widzę te imprezy gdzieś nam tutaj się zazębiają. Gdzieś koszulki z jednej imprezy pokazują się na drugiej imprezie. Kochani, fantastyczna inicjatywa. Tam chyba rekord frekwencji w tym roku, coś koło 650 osób. Czy tutaj będzie więcej? Spodziewam się, że tak, Wydaliśmy ponad 700 numerów startowych, więc ta frekwencja chyba będzie nieco wyższa niż na naszym brunkowym półmaratonie. Oczywiście specyfika inna, dystans 7 km dostępny dla większej rzeszy amatorów i nie tylko biegania. Półmaraton to już jest taki odcinek, taka długość trasy, gdzie trzeba trenować, gdzie trzeba już posiadać pewne odpowiednie przygotowanie, pewne cechy motoryczne. Kochani, tak jak wspominałem już na początku, 50% udanej imprezy biegowej to sztab organizacyjny, który tutaj niewątpliwie czuwa nad prawidłowym przebiegiem naszego dzisiejszego biegu. Druga połowa to są fantastyczni sponsorzy, a mamy tutaj listę niezwykle długą. Sponsorzy: Ocetis, grudziącki producent majonezu z sosu i musztardy. Brooks, amerykańska firma produkująca specjalistyczne obuwie i odzież sportową. Firma Stek, dystrybutor mięsa Wendy Concept. Urząd Miejski w Grudziądzu na czele z prezydentem Robertem Malinowskim. Mega Park, miasteczko westernowe, park rozrywki. Kino Helios, rudnicki korsarz, restauracja na terenie plaży miejskiej. Ośrodek czasowy Delfin nad jeziorem rudnickim. Jest również z nami lider animator, program fundacji Sport Support. Jest również Lightbox, dystrybutor codziennych zestawów posiłków dietetycznych. Jest także Kafis, biuro projektowe oraz firma Nikobud, która jest firmą z branży firm budowlanych, oraz Grudziąckie Centrum Pomoc, producent zestawów żywieniowych Box for You. Kochani, przypominam, o godzinie 12 na naszej scenie rozpocznie się koncert zespołu Klaustrofobia, zespołu, który gra fantastyczne covery największych kapel polskiego rocka, więc zapraszamy, będzie się działo, będzie fantastyczna zabawa. Oni będą nam uminać czas przez 45 minut, ten czas, który jest potrzebny do ostatecznego tutaj ustalenia wszelkich wyników, do ostatecznych wydruków, bo o 12.45 rozpocznie się ceremonia dekoracji. Tych dekoracji będzie bardzo dużo, z tego względu, że będziemy dekorować pierwsze szóstki w klasyfikacjach generalnych, pierwsze trójki w klasyfikacjach biegowych. Będziemy dekorować również tych, którzy zameldowali się najszybciej na punktach, na premiach lotnych. Czyli można powiedzieć, że te same osoby będą skakiwać na podium w klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacjach dwóch premii lotnych, które przypomnę były na drugim i szóstym kilometrze na plażach Delfin i na plaży Dzikiej. A kochani, mamy w tej chwili kumulację, mamy w tej chwili największe zagęszczenie biegaczy. Przejdź tam na biegu. W tej chwili już ogromne grupy biegają na linię mety. Kochani, ta ostatnia prosta finiszowa nie jest zbyt łatwa. Miałby tu problem Usain Bolt, który by próbował tu pobić jakiś rekord. Niestety ja nie pozwala na rozbijanie jakichś kosmicznych prędkości, a jak wiadomo, te wszystkie rekordowe są przeprowadzane w sterylnych, niemal warunkach stadionowych na nawierzchniach tartanowych. A tu mamy piasek w ogóle na tej całej rozciągłości 7-kilometrowej trasy. Mieliśmy bardzo zróżnicowaną nawierzchnię od Szutru po Dukty Leśne poprzez właśnie tą plażę. Ta wisienka na torcie, właśnie ta ostatnia setka, ostatnia prosta na tej naszej plaży. Ciekawe, gdybyśmy zbliżyli te ostatnie 100 metrów. Podejrzewam, że byłyby raczej chyba najwolniejszym odcinkiem z całego biegu. Raz z tytułu tego, że jest to już odcinek końcowy i zawodnicy są zmęczeni. Drugi raz z tytułu nawierzchni, która jest niezwykle wymagająca. Jak już wspominałem tutaj, Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych w latach 96 i w roku 2003 rozgrywane były międzydrogi właśnie po plaży na Piachu. Ale jak widać, tutaj zawodnicy doskonale sobie radzą, próbują jeszcze finiszować, próbują walczyć o jak najlepszy wynik. Ten zegar widzę w wielkiej motywuje zdecydowanie jeszcze do przyspieszenia, bo kochani, tu jeszcze jest możliwa ostatnia granica. Jeszcze ci zawodnicy są w stanie łamać 40 minut. No właśnie w tym bieganiu chodzi o łamanie tych magicznych barier. Zawodnicy walczą właśnie
o kolejną. Kochani, mamy ostatnie 10 sekund, aż padnie ten bastion 40 minut. 6, 5, 4 i za chwilę 40 minuta biegu. Za chwilę zawodnicy, którzy jeszcze są na trasie, będą rywalizować już na niej ponad 40 minut, także bardzo, bardzo długo już, więc tym bardziej należą tu się brawa za wytrwałość i za to szczególne trwanie na naszej 7-kilometrowej trasie biegu 3 flasz, 4 edycji biegu 3 flasz. Kochani, dla tych, którzy minęli linię mety, dla tych zawodników, którzy w tej chwili stoją, odpoczywają, leżąc, siedząc, w jakiejkolwiek pozycji, chciałbym podać taki komunikat, przypomnieć czołówkę mężczyzn. Przypomnę, pierwsze miejsce w dzisiejszym biegu walczył Michał Derdowski, drugie Daniel Dulski, trzecie Łukasz Leszczyński, wśród pań zwycięstwo odniosła Ewelina Paprowska przed Arletą Melo i Marzeną Raniszewską z Chełna. Kochani, przypominam o zwrotach chipów. Przypominam o zwrotach chipów. Kochani, firma Good Time będzie bardzo wdzięczna, jeżeli od razu po biegu rozwiążemy naszego buta, do którego przytwierdzony został ten transponder elektroniczny i zwrócimy tego chipa właśnie naszym kochanym pomiarowcom, którzy czuwają tutaj nad prawidłowym pomiarem naszego czasu. Kochani, tuż za linią mety zlokalizowany jest kartonik. Kartonik, do którego właśnie wrzucamy te okrągłe, rolkowane chipy właśnie. Zwracajmy je tam. Kochani, 430 biegaczy jest już na linii mety. Z tego, co mi się udało zorientować z informacji z Centrum Dowodzenia firmy bojowej Good Time, otrzymałem informację, że na trasę wyszło 607 zawodników. 607. Czyli to jest pewien błąd naturalny, kochani. To jest zawsze na tej zasadzie, że przypuśćmy, 800 zawodników zgłasza się do biegu. 700 nosi opłatę startową. 650 otwiera pakiety startowe. 600 staje na linii startu. Kilku nie ukończy i w zasadzie ta jakby liczba faktyczna jest znacznie dużo mniejsza niż to, co nam mówią początkowe listy startowe. Także jest ten błąd w okolicach, powiedzmy, 15-20%, więc 607 osób, czyli nasza frekwencja będzie oczywiście rekordową, jeżeli chodzi o nasz bieg trzech flasz. Jednak, tak jak wspominałem, dzisiaj w półmaratonie Bronka Malinowskiego nie będzie wyższa niż na półmaratonie. Tam było chyba 640, około 650 zawodników. Ale 607 to również fantastyczny wynik. To jest ponad 500 biegaczy, którzy miną linię mety na naszej rumuńskiej plaży. Kochani, 43 minuta biegu, 460 zawodników na linii mety. Jeszcze 140 na trasie, jeszcze będziemy czekać do naszego programu, czyli ceremonie klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji biegowych. Będzie trochę dobry. Kochani, będziemy oczywiście losować upominki. Będą 3 punkty programu, w których będziemy losowali również upominki wśród wszystkich uczestników biegu. Przypomnę, płynie lotne, które były dzisiaj zlokalizowane na 2. i na 6. kilometrze na plaży Delfin, na plaży Dzikiej. To mniej więcej tyle, że zawodnicy ruszyli od razu w szybkim tempie i niemal w 2. kilometrze zameldowali się na 6. kilometrze oraz później na linii mety. Jest już z nami na linii mety. Także kochani, różni zawodnicy z różnych branż, na różnych stanowiskach biegają dzisiaj w naszym biegu. Kochani, przecież na liście startowej mieliśmy nawet samego prezydenta Roberta Malinowskiego, któremu niestety obowiązki zawodowe pokrzyżowały plany, który nie mógł do nas dotrzeć. A ja przypomnę, kochani, że prezydent
Grudziądza, Bronisław, przepraszam, Robert Malinowski oczywiście był na 5000 metrów, 8,18 na 3000 metrów. Są to wyniki, które jeszcze dzisiaj klasyfikowałyby go na czołowych pozycjach tabel krajowych podsumowań sezonu. Oczywiście ogromny wpływ wywarł Robert Malinowski na swojego młodszego, 3 lata młodszego brata, 2 lata młodszego brata Bronka. Więc można powiedzieć spokojnie, że Bronek osiągał te sukcesy na pewno w dużej mierze dzięki pracy, który go namówił do uprawiania sportu. A już kolejni zawodnicy na linii mety. 46 minuta naszego biegu, naszego fantastycznego biegu wokół jeziora Rudnickiego. Jezioro Rudnickie, kochani, fantastyczny akwen przepływowy. Rozciągnięcie w okolicach naszej sceny stanowiącej naszą główną lokalizację dzisiejszego biegu trzech plaż. Przypominam, pierwsze miejsce w dzisiejszym biegu wywalczył Michał Der, szósty Maciej Górny i ta szóstka właśnie będzie dekorowana w klasyfikacji generalnej. Wśród pań najszybszą okazała się Ewelina Paprocka, drugie miejsce zajął Czech Modała, piąte Agnieszka Pobławska i szóste Daria Mitręga i również te sześć pań będziemy prosić o grupowanie się w okolicach naszej sceny, naszego podium w granicach godziny 12.30, bo 12.45 rozpoczniemy dać od Państwa braw na ostatniej 100-metrowej finiszowej, prostej, prowadzącej naszą tutaj plażą. Niezwykle skomplikowana nawierzchnia, ale zawodnicy doskonale sobie. Nie byłoby tej imprezy, gdyby nie nasi fantastyczni organizatorzy, gdyby nie Akademia Biegania Grudziądz, Andrzejem Dolewskim na czele, gdyby nie Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku z panią dystansowcem, czołowym przygotowcem naszego kraju. Oczywiście połowa sukcesu to organizatorzy, połowa to sponsorzy, a lista sponsorów jest dzisiaj długa. Są z nami Ocetix, Brooks, firma Stech, Urząd Miejski w Grudziądzu, Megapark, Kino Helios, Rudnicki Korsarz, Ośrodek Elfin. Kochani, jest godzina 11.48, koncert zespołu Klaustrofobia, zespołu z ogniska pracy pozaszkolnej. Przypominam, Klaustrofobia gra muzykę, gra covery polskiego rocka, także to są wyśmienite kawałki. A już 45 minut później rozpocznie się ceremonia dekoracji. Będziemy klasyfikować generalnie. Gdzieś tam pomiędzy dekoracjami przeprowadzimy losowanie uczestników. Niezwykle cenne nagrody zostały fundowane za te 3 czy 50 minut. Bezpłatnych zaproszeń na przyszłoroczny piąty bieg trzech plaż w kolejnej, drugiej odsłonie losowania nagród będzie można wygrać zestawem wejściówek do Megaparku naszego ośrodka Marina Grudziądz, zlokalizowanego tuż w bliskiej odległości mostu Bronisława Malinowskiego. W trzeciej odsłonie losowania naszego nagród do słuchawki biegowe. Rzecz, która niezwykle cenna jest w dzisiejszych czasach. Mamy przecież muzykę w telefonie, MP3, w różnych innych urządzeniach elektronicznych. Trud za to, że byli tu z nami, za to, że spędzili to przedpołudnie, pierwszy dzień wakacji właśnie na Rudnickiej plaży. I podejrzewam, że w wielu przypadkach rodzice tych naszych adeptów biegowej sztuki i lekkiej atletyki. Kolejni zawodnicy na mecie, wielkie brawa, gratulujemy Wam serdecznie. Trudami na linii, na właśnie naszej siedmiu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, których czujne oczy na pewno nie przegapią za żadnego zawodnika i w razie jakichkolwiek wątpliwości służą swoją listą. Są to sędziowie niezwykle dość. Na jeziorze Rudnickim ma bardzo, bardzo profesjonalną oprawę i profesjonalne zaplecze oraz zabezpieczenie. Thank you.
Przypominam, zapominam z nim o oddawaniu chipów. Kochani, firma premierowa GoodNight będzie bardzo wdzięczna za zwracanie transponderów elektronicznych przytwierdzonych do naszych budzików. Kochani, te małe krążki, które mamy przy butach, prosimy zdawać. Tam jest